symulować ogień. Przyzwoicie bardzo, całkiem fajnie to wygląda, ale ponadto również jest tutaj opcja, żeby grzać prądem. Proszę bardzo, możecie sobie zerknąć, jest jedyneczka, dwójeczka i tutaj po włączeniu na jedynkę. I teraz słuchajcie, 28 do 32 stopni. Czyli ja opuściłem temperaturę na tych grzejnikach. Uważam, że do takiego stanu minimalnego, z takim oto założeniem, żeby można było w pewien sposób wręcz nie dociągać do zadanej temperatury, czyli żeby pominąć kwestię związaną z taktowaniem. Ten magazyn służy nam jak gdyby do zasilania jednostki zewnętrznej, czyli on jest, można powiedzieć, że dedykowany temu, żeby dostarczyć prąd na jednostkę zewnętrzną. I teraz jakie jest zużycie? Ja zaobserwowałem, że po zejściu krzywej grzewczej na 28-32 maksymalnie dochodziło, będzie piszczało, maksymalnie. Pod domkiem, tam gdzie byliśmy, też również jest cały zestaw tych grzejników. I teraz ja mogę sobie i mogłem sobie pozwolić tylko dlatego na obniżenie krzywej grzewczej do tak niskich temperatur, ponieważ tych grzejników jest bardzo dużo i uważam, że to jest jedna z definicji między innymi ogrzewania, żeby można było pracować na bardzo niskim czynniku. No bo już okazuje się, że znowuż mamy za mało paneli, za małe instalacje, ale tak czy inaczej, to jakby co, to jest tutaj i czeka na nas dość sporo. Witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się promowaniem, propagowaniem off-gridu i promowaniem, propagowaniem tych wszystkich rozwiązań, które pozwolą Wam i nam żyć bez płacenia rachunków. Czy to jest możliwe? Oczywiście zawsze wszystko jest możliwe, szczególnie w teorii, w praktyce różnie to bywa. My udowadniamy, że potrafimy teorię wprowadzić w życie i potrafimy ją przekuć w tą taką realną rzeczywistość i później podzielić się z Wami, czy to aby na pewno tak wyszło nam w 100%, jak zamierzaliśmy zrobić. Na chwilę obecną uważam, że fajny mamy moment na to, żeby zastanowić się nad kwestią związaną z ogrzewaniem. No właśnie, i teraz tak. Czy ktoś z Was jest mi w stanie napisać albo powiedzieć odnośnie tego, jaka byłaby Waszym zdaniem definicja ogrzewania, co ono powinno spełniać i jakie powinno być? Niejednokrotnie wiem, że macie u siebie świetne rozwiązania. My tutaj u nas mamy, ja może rozpocznę od tego takiego najmniej ekonomicznie uzasadnionego, czyli ogrzewania na prąd, z tego względu, że jest to coś, co jest tutaj u nas zamontowane na stałe. O, coś takiego, proszę bardzo. I to ogrzewanie działa w ten sposób, że możemy sobie włączyć po prostu taki oto wizualny klimacik i symulować ogień. Przyzwoicie bardzo, całkiem fajnie to wygląda, ale ponadto również jest tutaj opcja, żeby grzać prądem. Proszę bardzo, możecie sobie zerknąć, jest jedyneczka, dwójeczka i tutaj po włączeniu na jedynkę załącza się jedna grzałka. Ona, jakbyście przyłożyli rękę tutaj, tak jak ja, no po prostu uwierzcie mi na słowo, że nawet całkiem fajnie to potrafi grzać. Jedna pobiera około 500 watów, a druga grzałka, jak dołożymy, no to w tym momencie dajemy czadu i ognia, bo z jednej strony również chodzi przez cały czas wentylator, ale z drugiej strony pobór jest około 1000. Możemy to wyłączyć, no i w tym momencie pozostaje nam tylko i wyłącznie opcja taka wizualna. Dlaczego, z jakiego powodu ktoś założył tutaj takie ogrzewanie, pomimo tego, że my tutaj mamy grzejniki wewnątrz, tak? Czyli normalnie są grzejniki, które były kiedyś zasilane, znaczy kiedyś, no w sumie nadal są zasilane z... Poczekajcie moment, ja sobie to wyłączę, ale już zaraz powiem, bo to było bardzo fajnie, to jest bardzo fajnie przemyślane, z tego względu, że tutaj był po prostu kocioł dwufunkcyjny gazowy, który zasilał ogrzewanie wewnątrz domku. I ten kocioł gazowy, w momencie kiedy ogrzewał nam ten domek, to okazywało się, że wewnątrz, tutaj w salonie, nie do końca był w stanie dogrzać. Z tego względu, że mamy tutaj bardzo, bardzo dużo okien. Tak, tak, no, za oknem już się nam troszkę szaro robi. Pokażę Wam, o, tak to wygląda. Za chwilę sobie polecimy na zewnątrz. Ale do czego zmierzam? I w tym momencie ja stwierdziłem, że jest niemożliwe, żeby oni nie przewidzieli tego,
że jeden grzejnik być może nie jest w stanie nagrzać tego pomieszczenia. I później się zorientowałem, no tak, no przecież jest kominek, czyli w razie czego spokojnie można tutaj dogrzać. I jeżeli ktoś jest podłączony, powiedzmy, że pod sieć albo ma bardzo duże magazyny, no to w zupełności uważam, że tam raz na jakiś czas, jeżeli sobie załączy takie ogrzewanie, no to ono mu tam podgrzeje i to dosyć szybko ładnie grzeje. Natomiast my w tej chwili zmodernizowaliśmy to nasze ogrzewanie i oczywiście ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że zanim coś zdemontuję, rozbiorę, to się wolę 15 albo może i 35 razy zastanowić. Momencik, tą siatkę założymy, żeby nam żar nie wypadł z tego kominka. Drewno, żeby nie wypadło z niego, jak palimy. O. I teraz tak, ja zanim zdemontuję cokolwiek, to się 15 razy zastanowię, z tego względu, że ja wiem, ile pracy wymaga założenie czegoś i założenie jeszcze, żeby to wyglądało tak ładnie, estetycznie. Natomiast tutaj mamy założony klimakonwektor i w tym momencie powiem Wam, że on jest strzałem w dziesiątkę. Jestem bardzo zadowolony z tego powodu, że on świetnie nam zastępuje właśnie to, uzupełnia to ciepło. To znaczy, mamy oczywiście tutaj grzejnik, jest, o tak uwierzcie mi na słowo, ale tutaj jest za tą krateczką widać, tam jest grzejnik. I teraz tak, w momencie, kiedy ten grzejnik chodzi, to również, tak jak już wcześniej powiedziałem, czegoś jeszcze brakuje. No i w tym momencie, jeżeli załączymy sobie ten klimakonwektor, on idealnie po prostu nam dobija pięknie temperaturę. I teraz tak, dlaczego zastanawiałem się i dlaczego się pytam Was o taką definicję, ideę, tudzież idealne rozwiązanie na ogrzewanie, z tego względu, że mi się wydaje, że to nasze jest bliskie temu. Dlaczego? Z tego względu, że korzystamy ze słońca, o ile oczywiście ono jest, a teraz w tej chwili akurat jesteśmy w takim ciągu kilku dni dość ładnej pogody, w związku z tym jesteśmy w stanie w miarę możliwości sobie dobijać te magazyny energii. A zaraz do nich przejdziemy, z tego względu, że to też jest jeden z kluczowych takich aspektów, akurat w których my żyjemy, funkcjonujemy, jak gdyby mieszkamy i przebywamy, w związku z tym dla nas ma to o tyle duże znaczenie, że jeżeli jesteśmy w stanie pozyskać tą energię, darmową energię, przechować ją u siebie i później wykorzystać do tego, żeby można było tutaj grzać i utrzymywać jakąś komfortową temperaturę. Jeśli chodzi o kwestię, moment, rzut okiem, w tej chwili mam wewnątrz 24,8, ustawiona jest na 23, ja troszeczkę delikatnie podbiłem sobie, bo normalnie standardowe jest 22,5. Dlaczego podbiłem, z jakiego powodu, już Wam zaraz mówię. Mam kilka czujników, z tego względu, że jest kilka stref ogrzewania. Mamy w tej chwili 24, jest ustawione na 23. Coś jeszcze? No jest, ok. Tak? No dobrze. I teraz tak, do czego zmierzam? Już mówię. Jeśli chodzi o kwestię ogrzewania, to cała sztuka w przypadku postawienia na ogrzewanie prądem jest taka, żeby ten prąd przetworzyć. Oczywiście każdy będzie wiedział i tu nie odkryję Ameryki, jak powiem, że pompa ciepła jest super świetna i fantastyczna. Tak uważam, po prostu. Natomiast jeśli chodzi o kwestię ustawienia później dalej pompy, to wydaje mi się, tak uważam, że powinniście postawić na stosunkowo małe jednostki. To znaczy dom powinien być u Was dobrze zaizolowany, dobrze docieplony. My akurat jesteśmy w takich, a nie innych warunkach, że akurat tu, gdzie testujemy to wszystko, to mamy wielkie niedobory tej energii pod względem utrzymania tutaj wewnątrz tego ciepła. Z tego powodu jest założony cały zestaw grzejników. Jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany, to oczywiście ja zapraszam na te wcześniejsze filmy, poszukajcie sobie. Z tego względu, że pod spodem mam założone 7 bardzo długich takich, wiecie, dwumetrowych grzejników, prawie chyba wszystkie one są dwumetrowe, może jeden nie. Natomiast i wysokości tam bodajże 60 cm wysokie, w związku z tym to jest ogromna moc grzewcza, pewnie ilość źródeł ciepła tutaj w tym domku byłaby w stanie nam ogrzać dom 200-metrowy i teraz nie przesadzam. Czyli 200 metrów możemy ogrzać tym wszystkim, co tutaj mamy. Dlaczego śmiało mówię, że 200 metrów? Bo jeżeli ten dom byłby dobrze doizolowany, to jesteśmy w stanie założyć taką jednostkę, jaką mamy tutaj założoną, czyli jednostkę pompy ciepła 4 kW. Wewnątrz mamy klimakonwektor. Ten klimakonwektor jest w stanie wygenerować z siebie troszkę ponad 3 kW. W przypadku ciepła, zimna tam się troszkę to różni. Natomiast oprócz tego, przez to, że to jest rozwiązanie hybrydowe, połączone między innymi z gazem, to z tego powodu jak gdyby mamy też duży zapas tego bezpieczeństwa.
I teraz tak, jeśli jesteście w stanie sobie wszystko wyregulować, ustawić tak, żeby taka nieduża jednostka napędzała Wam ten dom, to ja dosłownie z wczoraj na dzisiaj, tak, pierwszy raz pozwoliłem sobie na takie małe testy związane z ustawianiem krzywej grzewczej. I teraz tu jest też również pytanie do Was, ponieważ ja nie mam zbyt dużego doświadczenia, mam bardzo duże doświadczenie teoretyczne, ponieważ naoglądałem się tych instalacji bardzo, bardzo dużo i odwiedziłem bardzo wielu, z jednej strony, czy widzów, tudzież osoby, które mają duże doświadczenie, ponieważ sam niejednokrotnie u siebie również poświęciłem mnóstwo czasu na zabawy w ogrzewanie. I przestawiłem sobie ogrzewanie i krzywą grzewczą po to, żeby ona utrzymywała mi grzejniki w temperaturze, i teraz słuchajcie, 28 do 32 stopni. Czyli ja opuściłem temperaturę na tych grzejnikach, uważam, że do takiego stanu minimalnego, z takim oto założeniem, żeby można było w pewien sposób wręcz nie dociągać do zadanej temperatury, czyli żeby pominąć kwestię związaną z taktowaniem i żeby przez cały czas ta pompa mogła sobie chodzić non-stop na stałych obrotach. A jednocześnie też ona będzie brała dużo mniej tej energii. Zaobserwowałem, że oczywiście te 28 stopni przez chwilę sobie pochodziło, później już było 29, 30 czy tam 32 i nawet chyba przekroczyło chwilę, z tego co pamiętam. I raczej miał tutaj, to całe ogrzewanie miało kłopot, żeby utrzymać tą temperaturę zadaną, a miałem zadaną 22,5 stopnie. Przy temperaturze na zewnątrz około 4-5 stopni. Myślę, że do 4 stopni, może 3,5 w nocy to spadło. Natomiast był dylemat i oczywiście w pewnym momencie okazało się, że gdzieś tam na danym magazynie, na danej sekcji zabrakło prądu i z tego powodu, poczekajcie, już idziemy dalej, lecimy, i z tego powodu nam się to rozłączyło. Ja mam to dosyć fajnie rozwiązane i tak, no nie wiem, nazwijmy to sprytnie, z tego względu, że mogę sobie po prostu z pozycji takiej, no nie wiem, ręcznej gdzieś tam sterować tym wszystkim, i plus dodatkowo jeszcze gdzieś tam mam zapasowe źródła energii. I jeśli tylko i wyłącznie przeskoczę z trybu ogrzewania na prąd, czyli pompa, na tryb gaz, bo mogę tak zrobić, mogę to zrobić z automatu poprzez przekaźnik, czyli mogę jak gdyby uruchomić gaz, no i w tym momencie z pozycji telefonu mogę sobie przeskoczyć. Lub mogę to zrobić na zasadzie takiej, jeżeli skończycie po prostu prąd, no to w tym momencie pompa kilkukrotnie będzie próbowała się załączyć. Niestety ona widzi, że nie działa, nie pracuje, no to przełączy się automatycznie na opcję gaz, aczkolwiek ta opcja pozbawia mnie dostępu do krzywej grzewczej, czyli wbrew pozorom należałoby zrobić tak, żeby można było sobie samemu to przełączać. I ja tak mam właśnie to zrobione, żeby jednak pomimo wszystko ta pompa, ona nie chodziła. Ona dużo nie bierze, w związku z tym na trybie takiego czuwania, jeżeli chodzi o gazie, to w związku z tym ona bardziej nam tylko służy za takie czujniki zewnętrzne. I teraz tak, zasuwamy dalej, bo lecimy z tego względu, że ja bym chciał Wam pokazać może, jak to wygląda na zewnątrz. Pójdziemy do kotłowni. Ok, jesteśmy na zewnątrz. No co, żartów nie ma. Z tego względu, że wcale nie jest jakoś tam bardzo późno. Myślę, że może być w tej chwili godzina około chyba 17 będzie coś takiego, a już okazuje się, że naprawdę zaczyna nam się robić szaro. Kamil przestawił swojego camperosa, swoje 24 metry na 6 kołach. O, właśnie, polecam. Jeżeli ktoś z Was nie widział, jak Kamil sobie urządził chatę na tych 6 kołach, to również polecam. I też poruszamy kwestię u niego, jak on rozwiązał temat ogrzewania. Z takich rzeczy ciekawych jeszcze, które mogę chociaż 2-3 słowa Wam powiedzieć, pokazać, to ci, którzy pamiętają, to też widzieli tutaj taki mega ekstremalny bałagan. W tej chwili oczywiście uważam, że wcale nie jest tu uporządkowany. Aczkolwiek już powoli zabieramy się, można powiedzieć, już jesteśmy chyba nawet wręcz na takiej jednej z ostatnich prostych w kwestii robienia tutaj tej opaski wokół. Jest ładnie przeciągnięta klejem, jest siateczka założona, w związku z tym wszystko tutaj jak gdyby dopieszczamy, jak gdyby, tak? Czyli ta betoniarka to nie jest tylko kwestia tego rodzaju, że udajemy, tylko naprawdę autentycznie coś tutaj robimy, działamy. Mamy jeszcze tam u góry takie, widzicie, powygryzane dziury, ale to jest spowodowane tym, że jesteśmy na etapie jeszcze poprawiania i chcemy ładnie tam zabezpieczyć siateczkami w ogóle, także, no ale spoko, nie od razu
Amerykę, nie od razu dobry projekt powstał, nie od razu został zbudowany dobry projekt tak na raz, także dobrze, to co, lecimy dalej w kwestii tego ogrzewania, bo ja już za chwilkę zabieram Was na przechadzkę taką na poddomek i już mówię, jak sprawa wygląda. Mam zrobioną piękną raszkę, oczywiście jest poprawiona, bo była źle docięta, ale jeszcze raz. Także do 2-3 razy sztuka, piękna barierka. Też trzeba będzie to pomalować, ale już mam farby, także będzie git. Dobrze. Dobrze, zasuwamy. Dobrze, jesteśmy w takim razie teraz w kotłowni, wjeżdżamy do kotłowni. Tu się dosyć zrobiło ciasno z tego względu, że ja jestem po bardzo dużych zakupach różnych, różniastych, w związku z tym to załadowałem wszystko. I teraz tak. Ogrzewanie i zasilanie samej jednostki, czyli pompy ciepła, idzie z falownika. I teraz tak, ten falownik sobie teraz leży, jest w stanie spoczynku. W stanie spoczynku, czyli nie jest w pionie, tylko w poziomie, na plecach wywalony. A to z tego powodu też, że za chwilę będziemy przekładali. Tutaj będziemy robili małą zmianę, małą demolkę. Natomiast po całym dniu ładowania i praktycznie można powiedzieć, że nie ogrzewania, i nie korzystania z tego, poza jakimiś małymi wyjątkami, że woda była dogrzana, coś tam, może trochę też coś tam jeszcze popracowało, ale na magazynie energii on piszczy, bo w tej chwili już zanika to słońce. Także to możemy sobie zerknąć, możecie sobie zobaczyć, co tam jest. 100 watów podaje, no, czyli tak naprawdę nic, jeżeli chodzi o kwestię naładowania tego magazynu energii, to możecie sobie zerknąć, tutaj Wam pokażę, jak to wygląda. On w tej chwili ma 52,9. W związku z tym, powiedzmy, że to jest gdzieś tam około 70%. Na tyle jest naładowany ten magazyn. Mówimy o tym magazynie tutaj, tak? Czyli to jest magazyn o pojemności 20 kWh. I ten magazyn służy nam jak gdyby do zasilania jednostki zewnętrznej, czyli on jest, można powiedzieć, że dedykowany temu, żeby dostarczyć prąd na jednostkę zewnętrzną. I teraz jakie jest zużycie? Ja zaobserwowałem, że po zejściu krzywej grzewczej na 28-32 maksymalnie dochodziło, będzie piszczało, maksymalnie zauważyłem, że chodzi to w granicy 600, 700, 800 watów. Czasami podchodzi do 1 kW, 1,1,1, coś takiego. Także w momencie, kiedy ja miałem ustawioną temperaturę na krzywej do 45, o ile mnie pamięć nie myli, to w tym momencie dochodziło mi tam pod 2. Bardzo rzadko, ale czasami się zdarzyło, że tak jak już tam mocno pracował ten kocioł, jak gdyby ta jednostka zewnętrzna, no to potrafiła podjechać gdzieś tam pod całą końcówkę grzania, potrafiła podjechać nam pod 2 kW. Z reguły to się kończyło na 1,7, 1,6, a w większości można było powiedzieć, że to jest około 1,4. Natomiast jeśli chodzi o kwestię teraz, po przestawieniu tej temperatury z wczorajszej nocy, jak gdyby te moje dane, które mogę Wam tutaj przekazać, to były takie, że on będzie teraz nas tutaj irytował, będzie nas... No właśnie, no dobra, przeżyjemy. Tak czy inaczej już wiecie, o co chodzi. Chodzi o to, że po prostu cały ten zestaw tutaj, tutaj węże świetlne, które będziemy też zakładali, właśnie dzisiaj były zdjęte, także mamy świeże akcje związane też między innymi z oświetleniem. I teraz tak, do czego służy mi tutaj ten magazyn, który jest poniżej? To jest magazyn, który jest w tej chwili na 93% naładowany i z wczoraj na dzisiaj mogę powiedzieć szczerze, że praktycznie jeden i drugi magazyn był wypompowany, prawie że do zera. U góry te magazyny, które widzieliście, one też w połowie, nawet chyba tak, ponad połowie, one też są rozładowane, w związku z tym czekają na ładowanie. Jutro zapowiadają pojutrze pogodę, w związku z tym 2-3 dni, czyli uzupełnimy. Chcę po prostu podpompować ten cały zestaw teraz to wszystko. Natomiast ten służy nam do tego, żeby zasilać domek i żeby zasilać jednostkę wewnętrzną pompy ciepła. Czyli widzicie, już jest to podzielone na jednostkę wewnętrzną, która zawsze chodzi, zawsze ma ten prąd po to, żeby można... Idziemy stąd, bo mnie wkurza mnie to. Ale to można w sumie w ustawieniach tego falownika też można pozmieniać, bo on w momencie, kiedy mu zachodzi słońce i on traci ten sygnał w kwestii ładowania, no to w tym momencie on zaczyna się tak właśnie zachowywać, że piszczy.
Może dlatego, że to jest na dole, to tak bardzo mi to nie przeszkadza, bo czasami tylko raz sporadycznie gdzieś słyszę, że to piszczy. I teraz tak, już mówię, bardzo ważne, istotne jest to, że zasilenie jednostki wewnętrznej powoduje ten komfort, że nawet jeżeli okaże się, że jednostka zewnętrzna z jakiegokolwiek powodu już nie będzie miała tej energii, to w tym momencie nam hybryda przeskoczy i przełączy się na kwestię. Teraz chyba nie będzie widać, bo się już zaczyna ciemno robić, a my stąd wychodzimy. I już mówię, i w tym momencie jak to przechodzi w tryb pracy na gazie, no to w tym momencie idzie to płynnie i nie mamy zaniku jak gdyby tego ciepła, doprowadzonego ciepła do wewnątrz, do domku. Pod domkiem, tam gdzie byliśmy, też również jest cały zestaw tych grzejników. I teraz ja mogę sobie i mogłem sobie pozwolić tylko dlatego na obniżenie krzywej grzewczej do tak niskich temperatur, ponieważ tych grzejników jest bardzo dużo i uważam, że to jest jedna z definicji między innymi ogrzewania, żeby można było pracować na bardzo niskim czynniku grzewczym, czyli ten glikol, woda czy cokolwiek tam macie i napędza wam ten cały system, to żeby to było niskiej temperatury. A może włączę jakieś odświetlenie? No dobrze. O, no i wiadomo, że pewnie nikt nie chciałby, albo przynajmniej ja bym nie chciał korzystać z gazu, albo przynajmniej chciałbym z niego korzystać w stopniu minimalnym, to znaczy najmniej, ile się tylko da. I oczywiście po to między innymi magazyny energii, po to falowniki, po to instalacje fotowoltaiczne. Natomiast ja jeszcze chciałbym na sam koniec może tego odcinka trochę was taką, wiecie, zajawkę wrzucić z tego względu, że już mam coś, co będę chciał instalować, czyli już będziemy robili kolejną akcję, pewnie kolejne testy i będziemy sprawdzali inne zupełnie rozwiązania, a te rozwiązania będą między innymi pochodziły z tego, a jeśli chodzi o kwestie mocy, to ktoś pewnie z was, kto sobie tutaj przeczyta na tej tabliczce, to już będzie wiedział, z czym to się je. Czyli podnosimy moc instalacji i już zaraz mówię, bo już zaraz do tego wszystkiego też będzie podłączone, w związku z tym, że będzie to instalacja i zrobimy sobie jeden zestaw. Zobaczę jak z tamtymi, natomiast łącznie razem, jak zepniemy wszystko i chcielibyśmy z tego korzystać, a jest taka możliwość, bo można to oczywiście spiąć, to będziemy mieli do dyspozycji 120 kilogodzin, tak, kilowatogodzin, 120 kilowatogodzin magazyn energii. I już wiem o tym, że nie mamy niestety możliwości, żeby z tego korzystać w sposób taki komfortowy, no bo już okazuje się, że znowuż mamy za mało paneli, za małe instalacje, ale tak czy inaczej, to jakby co, to jest tutaj i czeka na nas dość sporo zabawy. Trochę tego jest. Ja się bardzo cieszę z tego względu, że będzie możliwość po pierwsze potestowania sobie u nas w naszych warunkach, w naszej przestrzeni, w dobrym projekcie. Po pierwsze falownik DE, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że będzie można jeszcze potestować sobie, sprawdzić inny magazyn wysokonapięciowy, bo już tutaj u nas jeden jest i śmiga i lata. Też również w systemie trójfazowym, aczkolwiek ten po pierwsze jest dużo mocniejszy, bo to jest 20 i oprócz tego, no tak jak sami zauważyliście, to troszkę tamtych magazynów energii leży i czeka po to, żeby je wziąć, złożyć ładnie i skomponować z tego mega fajny zestaw. Bardzo wam dziękuję za to, że oglądacie, że jesteście z nami, że lajkujecie, subskrybujecie i udostępniacie też również te materiały swoim znajomym. Fajnie by było, bardzo bym się cieszył, gdybyście wy napisali mi troszeczkę może o waszych instalacjach, z tego względu, że jestem bardzo ciekawy, jak wy rozwiązaliście swoje ogrzewanie. Tak jak widzicie, ja postawiłem na prąd, ale na prąd, który pochodzi z mojej własnej produkcji, ale mam dwa źródła zasilane, że w razie czego, w ostateczności, jak tego prądu już będzie mało, to w tym momencie mogę płynnie przejść w stronę korzystania z gazu i w tym momencie mamy dwa źródła zasilania, czyli mam takie rozwiązanie hybrydowe. Jeśli chodzi o kwestię tutaj Doroty, uwierzcie mi na słowo, tam się świecą, w ogóle palą świecą, tak? Są włączone światła,
to Dorota postawiła na rozwiązanie, gdzie jest, gdzie się zasila drewnem lub prądem. W związku z tym i ona, i ja jak gdyby mamy zupełnie inne podejście. Moje jest bardziej przystosowane do moich potrzeb, z tego względu, że ja bardzo często gdzieś tam muszę zdalnie to wszystko operować, a tutaj tak mogę, z tego względu, że po prostu mogę sobie wrzucić w telefon i mogę włączyć, wyłączyć, sprawdzić, jaka jest temperatura, co i jak, a u Doroty jest, działa to troszkę bardziej manualnie. Ale tak czy inaczej i ona, i ja mamy dodatkowe źródło zasilania, mamy dodatkowe Dorota drewno, a w moim przypadku jest to gaz. Trzymajcie się w takim razie. No co? Widzimy się na kolejnych odsłonach. Do miłego. Hejka.